Tutaj Ola, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w kolejnym filmie, gdzie pokażę Wam kilka naprawdę fajnych rzeczy. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia tego legendarnego dzwoneczka, że wtedy żadna nowość Was nie ominie. Na wszystkie filmy dostaniecie powiadomienia. Więc za każdym razem będziecie po prostu na bieżąco. Oczywiście, dla mnie to też jest sygnał, że to, co robię, wam się podoba, że to ma sens, a moje filmy robią dokładnie to, co chciałabym, żeby robiły, czyli inspirują Was do działania. Słuchajcie, dzisiejszym sponsorem jest znów sklep Newcrafts.com. To jest sklep amerykański z. Elementami totalnie nieskrapowymi. To jest taka dla mnie odskocznia od skrapu, kiedy chcę spędzić wieczór nie w gabinecie, kiedy nie chcę rozkładać się z robotą, kiedy nie chcę mieć mnóstwa bałaganu, kiedy chcę po prostu spędzić czas np. z rodziną, albo kiedy chcę zabrać jakąś robótkę ze sobą w podróż i nie zabierać ze sobą całej torby rzeczy. Newcrafde.com przychodzi mi naprawdę z pomocą, i stamtąd mam znowu kilka nowych, genialnych elementów, które Wam chciałabym dziś pokazać. Oczywiście, tutaj macie odnośnik do mojego poprzedniego filmu, tam były moje pierwsze, moja pierwsza paczka stamtąd. Ja dzisiaj już oprócz takich rzeczy właśnie na wyczucie zamówiłam to, co już naprawdę chciałam, i dzisiaj Wam to pokażę. Słuchajcie, pierwsza rzecz to oczywiście kolejne kanwa do haftu. Ja Wam muszę zdradzić, że tamtą, którą pokazywałam Wam w pierwszym filmie, tą ze stokrotkami, wyhaftowałam bardzo szybko, poszło świetnie. Kanwa była naprawdę świetnej jakości, tak samo mulina, tak samo igły, które były załączone. I już tej kanwy nie mam, już Wam nie mogę jej pokazać, ponieważ stała się ona po prostu prezentem dla moich dziadków. Być może uda mi się znaleźć jakieś zdjęcie z imprezy i wrzucę Wam przebitkę, jak ona wyglądała. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że naprawdę po namoczeniu w wodzie wszystkie te kolorowe elementy zniknęły. Kanwa doprała się przepięknie, a oprawianie jej było samą przyjemnością więc to jest no już właściwie chyba najlepsza recenzja, jaka może być, ponieważ widziałam dużo gorszej jakości kanwy w Polsce za dużo, dużo, dużo większe kwoty i muszę Wam tutaj powiedzieć, że naprawdę nie ma co się bać tego, że strona jest anglojęzyczna i że płatność tam się wyświetla w dolarach. Tak naprawdę zakup na tym sklepie, w tym sklepie nie różni się wiele od zakupu na AliExpress, więc jest jakby turbo prosty. A naprawdę warto, ponieważ jakościowo te produkty bywają dużo, dużo lepsze niż te, które można dostać w Polsce. No i tutaj kolejna niespodzianka. Zamówiłam sobie kanwę, tym razem innej firmy. Zobaczymy jak ona wygląda, ponieważ muszę Wam się przyznać, że po raz pierwszy złamałam swoje postanowienie nie otwierania paczek, zanim ich tutaj nie zobaczę. I tej jeszcze nie widziałam, ale mam jeszcze jedną, którą już napoczęłam. Ale do niej jeszcze przejdziemy. Słuchajcie, to jest motyw, który wybrałam dla mojej siostry na prezent. Właściwie no, to nie będzie niespodzianka dla niej, bo ona jakby pomagała mi to wybrać. Natomiast no, motyw specjalnie dla niej. I to jest kanwa o, tym sam, o tej samej grubości krzyżyków, tej samej wielkości krzyżyków co ostatnio, a nie zdecydowałam się w tym przypadku na drobniejszą. To jest 11 totych, ponieważ. Jest naprawdę ten wzór bardzo, bardzo duży i bałam się, że będę go haftować w wieczność. Jak widzicie w zestawie mamy wszystko, co nam jest potrzebne, bo zarówno kanwę, jak i dobraną do tego mulinę, oczywiście też y, narzędzia. Tutaj mamy, słuchajcie, aż 5 igieł do haftu, mamy prójeczkę, y, mamy y, tutaj... Blaszkę, która nam trochę za naparstek robi, także jest tutaj naprawdę kilka fajnych elementów, które się przydają. E, śmiesznie też zabezpieczone igły, zobaczcie, wbite w pomponik. Także, jakby w cenie, pamiętajcie, że już macie wszystko, już nie musicie nic dokupować, właściwie oprócz nożyczek, bo nożyczki teoretycznie każdy z nas ma w domu, więc tutaj płacąc macie już komplet, i tutaj niestety trochę słabej jakości wydruk, natomiast ten wzór to właśnie będzie taka piękna sowa siedząca w dziupli, oświetlona takim pięknym, fajnym światłem świec, mnóstwo książek dookoła i napis, że to jest to, co robię, czytam książki i wiem rzeczy. To jest parafraza, parafraza wypowiedzi Tyriona Lanistera z gry o tron, a ponieważ moja siostra jest ogromnym fanem książek, zresztą zapraszam Was na jej bloga Między Zakładkami, gdzie te książki recenzuję. No to myślę, że to będzie idealny prezent dla niej i zobaczcie, tutaj mamy mapkę legendę. To jest co, gdzie jaki krzyżyk, gdzie jaka niteczka, wszystko jest pięknie wytłumaczone w obrazkach, także nawet jeżeli tak jak ja właściwie nie haftujecie i będziecie to robić po raz pierwszy, to wszystko tu jest tak jasno opisane, że na pewno sobie poradzicie. Mnie tak naprawdę chwilę tylko zajęło rozkminienie, gdzie, którą nitkę, jakie oznaczenie, co oznacza, a później to już wszystko poszło właściwie bez problemów. Zobaczcie, ta canwa jest bardzo duża, ale te skrzyżyki nie są drobne. To jest 11CT, czyli mamy tutaj 11 yy, krzyżyków. Zobaczcie. Jak to wygląda? One są dość duże w porównaniu z moim paznokciem. I to jest, myślę, idealny rozmiar dla tych, którzy dopiero zaczynają, czyli dla tych, którzy chcieliby haftować szybko i się po prostu nie znudzić. Ja już się nie mogę doczekać, jak zacznę ten wzór robić, bardzo mi się podoba. Myślę, że na święta już nie zdążę, ale na pewno na, jakąś, na pewno jakąś okazję ula po prostu ten obraz wyhaftowany dostanie. I mam nadzieję, że będzie jej się podobał, bo dla mnie to jest niesamowite. Słuchajcie, odpoczynek, w ogóle taki haft, e, niesamowita odskocznia. Pokażę Wam jeszcze, jak zapakowane są nici. Tutaj zobaczcie, odcienie są prześliczne, są e, stonowane, ale jednocześnie żywe i ciepłe. Zapakowane e, są w woreczek. Otwieramy. Zobaczcie, te, których jest dużo i tych, których się tam po prostu dużo pojawia, są spakowane w takie warkoczyki. E, tutaj jeszcze Wam muszę powiedzieć, że każda z tych nitek trzeba ją dzielić na pół, bo jak kanwa 11 CT haftujemy trzema niteczkami, a każda taka składa się z sześciu. Więc to też podpowiedź dla Was, że zobaczcie, tutaj mamy tej nitki całkiem sporo, a jeszcze tak naprawdę musimy to podzielić wszystko na pół. To się robi oczywiście bardzo szybko i bardzo prosto. Natomiast pokazuję, ile tak naprawdę tej nici się do tego haftu zużywa. One i tak jeszcze zostają. Za chwilę może wyciągnę Wam to, co zostało mi po haftowaniu pierwszej, także zawsze resztki Wam po prostu do dalszej zabawy zostają, jakby Wam gdzieś coś brakło albo chcielibyście zamienić. Także nie martwcie się, to nie jest wydzielone tak idealnie pod korek, jest zawsze tak z zapasem. No i tutaj mamy też kolejne, właśnie te, które używamy ich więcej, ale nie tyle, aż żeby je wiązać w warkocze. No, i te, których używamy mniej, są przepięknie podzielone na takich tekturkach z legendą. To jest super proste, słuchajcie, każdy kolor nici. O, tu będę sobie mogła dowiązywać dalej resztki tutaj albo miksy, bo czasami kanwa też wymaga, żeby wymieszać kilka nitek jednego koloru z drugim, żeby tworzyć taki jakby półcień, półkolor. No to tutaj sobie po prostu te resztki przywiązuję dalej. Natomiast, o tutaj mamy. Tą główną tekturkę. Spójrzcie, wszystko jest poukładane kolorystycznie, każda nitka ma swoje okienko numerowane. To Wam się nie pomyli, to Wam się nie poplącze. Naprawdę ja myślałam, że będę rozplątywać godzinami te nici, a nie poplątały mi się ani razu, więc wygląda to świetnie, i to jest taki bardzo, bardzo prosty sposób pakowania. Wszystko, zobaczcie, macie ponumerowane. No i tutaj Mamy dokładnie powiedziane, który numer nici pasuje nam do którego symbolu, i dany symbol haftujemy daną nicią. Poza tym, tam gdzie mamy zobaczcie większe platki koloru, tak jak tutaj ten żółty, albo tutaj ten czerwony, wiemy, że żółty to jest numer 0,4, tak jak dokładnie tutaj, 0,4 i szukamy sobie 0,4 i po prostu tym kolorem haftujemy. Te warkocze też są podpisane. Tutaj, zobaczcie, 310. Wiemy, że 4 tutaj to też jest kolor 310. Wszystko się zgadza. Czyli ten żółty placek kolorujemy, to jest symbol 04, czyli ten żółty i 310 kolor. 310, wszystko się zgadza. Tu mamy przywiązaną tylko jedną nitkę, żebyśmy wiedzieli, że ona jest jakby tutaj w większej ilości. I to jest właściwie, słuchajcie, wszystko zaczynamy haftować, stawiamy krzyżyki i zobaczycie, zobaczycie jak raz zaczniecie. To jest tak mega wciągające, a tak mega relaksujące, że ja właściwie nie wyobrażam już sobie usiąść do jakiegokolwiek serialu albo jakiegokolwiek filmu i nie trzymać przy tym kanwy z igłą i z nitką dlatego dla mnie no świetna rozrywka i świetny pomysł na jesienne wieczory a zwłaszcza na te które spędzam na przykład u rodziców przy kominku i gdzie po prostu nie chcę e, bałaga nic nie chcę zabierać dużej ilości rzeczy bo tu wszystko mieści mi się w jednej teczce A4 mogę sobie to wszystko ze sobą zabrać i po prostu e, dziergać sobie w wolnej chwili no i druga rzecz którą zamówiłam a którą wam e, teraz pokażę to jest taki drobny element po prostu z tego Diamond Paintingu, które Wam podkazywałam ostatnio. To jest taka mała naklejka króliczek. Ja zamówiłam to na prezent dla dziewczynki, która po prostu dopiero zaczyna, która nie ma więcej cierpliwości na większy obrazek. Więc taką naklejkę z króliczkiem jej zamówiłam. Ona jest tutaj pokryta folią ochronną, dlatego tak się błyszczy. Tutaj macie, zobaczcie, numerki, i każdy numerek odpowiada kolorkowi diamencika, które należy nakleić za pomocą dodanych tutaj do zestawu narzędzi. Zobaczcie, znowu płacąc teraz macie cały komplet, i tutaj nawet takie maleńkie emblematy na stronie są dostępne już z narzędziami, a w ostatnim filmie pokazywałam Wam przecież taki duży obraz do diamond paintingu, paintingu więc zarówno dla małych, jak i dużych znajdziecie coś właśnie w sklepie New Crafts Day. I trzecia rzecz to jest ta, której się nie mogłam najdoczekać i którą zaczęłam właśnie trochę tutaj odchodząc od mojej zasady nie zaczynania, nie rozpakowywania paczek przed nagrywaniem filmu, przed pokazywaniem wam. A to dlatego, że wzór jest absolutnie przepiękny, i postawiłam sobie ambitny plan wyhaftowania do świąt całości, ponieważ będzie to po prostu kolejny prezent. Paczka przyszła zapakowana. W taki oto woreczek strunowy. Muszę Wam powiedzieć, że jakość tego jest naprawdę świetna. Wszystko jest tutaj doskonale wytłumaczone, doskonale wydrukowane. Piękne oczywiście elementy i wszystkie dodatki, oczywiście takie jak igła i nitki, wszystko pięknie spakowane. Ja właściwie, słuchajcie, jak gdzieś wyjeżdżam, to zabieram tylko ze sobą tą kopertę. Wszystko mi się do środka mieści. Jest super instrukcja, bardzo dokładna. Bardzo czytelna, wszystko w kolorze, wszystko oprócz tego, że jest wypisane, to jest jeszcze oczywiście narysowane i to jest ta kanwa drobniejsza. Bo ja już wam pod pierwszym filmem w komentarzach pisałam, że um, tamta kanwa, które, które zamówiłam, to były duże krzyżyki, szybko się robiło, się nie nudziłam, a teraz się rzuciłam na dużo drobniejsze. Eee, no i co, słuchajcie, właściwie idzie mi, się, <laughs> idzie mi bardzo dobrze, ciężko mi się od tego oderwać. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj wam jeszcze, zobaczcie, macie jak wygląda dany wzór i mamy jeszcze przepiękną legendę na błyszczącym papierze w bardzo dobrze, dobrej jakości. Wszystko tutaj, każdy krzyżyk jest doskonale opisany. Jakbyśmy czegoś, coś nam było nieczytelne, jakbyśmy czegoś nie mogli sobie dopatrzeć, czy tak jak na końcu dajemy pół krzyżyki, żeby i um, ich tak sticze, żeby wszystko pięknie jeszcze sobie tutaj wyobrębić i tego już później nie widać na kanwie, to sobie możemy sprawdzać właśnie na tych legendach, one są też świetne, a dzięki temu też możemy powtórzyć ten wzór na czystym płótnie. Już nie potrzebujemy kanwy, jak chcemy zrobić identyczny drugi obraz, to wystarczy nam po prostu ta legenda. No i dobra, przechodzimy do samej kanwy, jak ona wygląda. Kolory są przepiękne, słuchajcie, żywe niesamowicie. To są moje nitki, z których aktualnie korzystam. Też na dwóch tekturkach jest ich trochę mniej. Trochę już też wyhaftowałam, zresztą szczerze mówiąc, całkiem sporo. I jak widzicie, dużo czerwieni, dużo oranżów, dużo zieleni. A sama kanwa wygląda następująco: ja tutaj już teraz kolejnym odcieniem czerwieni. Haftuję sobie pojedyncze rzeczy. Ja jeszcze tego nie robię, tak że po prostu idę pasami, tylko danym kolorem, ponieważ ja tego nie robię profesjonalnie i uwaga, powtórzę to jeszcze raz, nie będę nigdy się uważała za hafciarkę, tak jak się uważam za skraperkę ponieważ no to jest dla mnie odskocznia, to jest hobby, ja to ostatni raz robiłam w podstawówce, na zajęciach z techniki. Później teraz do tego wróciłam właśnie ze względu na współpracę ze sklepem krawsday.com, który się ze mną skontaktował i powiem Wam, że bawię się świetnie i będę kontynuować tą współpracę, jeszcze podejrzewam jak długo się da, bo to są naprawdę świetne produkty, świetnie się przy tym bawię, zobaczcie. Tak wyglądają wyhaftowane krzyżyki, te czerwone tutaj, Jasne i te tutaj ciemne są już wyhaftowane, reszta to jest po prostu kanwa. To widać też od spodu. Moja kanwa od spodu nie jest śliczna. Chociaż i tak nie przeskakuje więcej niż 10 krzyżyków dalej i nie robię jakichś już napięć wykrzywień e, kanwy, no to tak naprawdę też jakoś nieszczególnie się em, nie chcę powiedzieć, staram, bo staram się bardzo. Natomiast nie przykładam do tego takiej uwagi, żeby tył też wyglądał perfekcyjnie. E, tak jak mówiłam, bawię się świetnie, zabawa jest, zabawa jest przednia i to bardzo relaksuje e, głowę, przede wszystkim, bo po prostu się przy tym odpoczywa, można się skupić na tym zupełnie czymś innym, a nie trzeba siedzieć zamkniętym w gabinecie. Także ja serdecznie, słuchajcie, polecam. I dlaczego ja Wam pokazuję tę kanwę? No dlatego, że zbliżają się swoje święta e, i mamy wśród swoich rodziny i znajomych na pewno mnóstwo kreatywnych dusz. Teraz spędzamy coraz więcej czasu w domu, coraz więcej przed komputerem, coraz więcej przed telewizorem, a myślę, że właśnie taki kreatywny zestaw jest w stanie pobudzić kogoś do zrobienia czegoś innego może nie do siedzenia cały czas na Facebooku, a właśnie do zajęcia się czymś kreatywnym. I tutaj naprawdę z pomocą przychodzi sklepniu craftsdate.com, dlatego że tam kupujemy gotowe zestawy. Takiej tematyce i w takiej kolorystyce, jakie nas interesują, sklep jest naprawdę mega czytelny. Nawet ktoś, kto sobie średnio radzi z angielskim, sobie poradzi. Płacimy raz za świetny, za świetny produkt, za cały zestaw, za wszystkie narzędzia w komplecie. Zresztą to przy każdym produkcie macie rozpisane, co jest w środku, ale generalnie nie widziałam, żeby tam były pojedyncze rzeczy. Raczej po prostu się kupuje tam całe komplety. Co jest jeszcze ważne, to to, że ta przesyłka idzie. Bezpośrednio z Chin jest, słuchajcie, szybciej niż przesyłka idąca pocztą polską w Polsce. Więc ja naprawdę zamawiając jednego dnia, właściwie w następnym tygodniu mam już u siebie paczkę. To jest taki krótki termin wysyłkowy ja jestem, tak naprawdę z tej wysyłek bardzo, bardzo zadowolona. Zresztą przynosi mi to po prostu kurier do domu. Więc, więc świetna sprawa. W ogóle o przesyłka się wcale nie martwię. No, i słuchajcie, zawsze tam są świetne promocje, bo są 2 plus 2, są promocje, gdzie rabaty się naliczają procentowo. Tam właściwie nie ma dnia, w którym nie ma jakiejś promocji, a wzory pojawiają się praktycznie codziennie. I tam jest tych wzorów mnóstwo. Naprawdę, uwierzcie mi mnóstwo. Wybranie tych dwóch plukan wyzajęło mi dwa bite dni, żeby wszystko sobie przejrzeć, a ja przecież znałam asortyment po ostatnich zakupach, więc no uwierzcie mi, jest tam tego sporo. Także jeżeli szukacie prezentu kreatywnego, ale nie skrapowego, jeżeli macie kogoś, kto właściwie nie wie co robić ze swoim czasem w domu, a przejawiał kiedyś po prostu kiedy jakieś przejawy bycia kreatywnym, albo po prostu... Gdzieś tam skłonnym do majsterki, to spróbujcie zamówić albo sobie na prezent, albo komuś na prezent właśnie taki zestaw do haftu, czy właśnie taki zestaw do diamond paintingu. To jest świetna rozrywka, niedroga rzecz, a cieszy, i naprawdę jest dobrej jakości. Mnie się podoba. Bardzo i serdecznie Was zachęcam do samego w ogóle odwiedzenia tego sklepu, do zobaczenia, co się tam dzieje na stronie. Bo to po prostu jest bajka. Jak ktoś jest tak jak ja, sroka na kolory i na wzory, to będzie tam naprawdę czuł się jak u siebie. Ok, słuchajcie, to wszystko. Ja się biorę za haftowanie dalej. Mam nadzieję, że do świąt. Eee, zdążę i Wam pokażę, tak jak haftowałam stokrotki, oczywiście wszystko na bieżąco mogliście oglądać na moim Instagramie, więc jeżeli Was tam jeszcze nie było, to serdecznie zapraszam, pod nazwą Papierowa Zjaskółka znajdziecie mnie zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, tam dzielę się też swoim życiem e, prywatnym, spotykam się z Wami praktycznie codziennie i tam właśnie relacjonuję swoje postępy z haftu, więc trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że prezent bożonarodzeniowy będzie udane i spodoba się osobie obdarowanej. Ok, Ja lecę haftować, lecę sobie spędzić po raz pierwszy od bardzo dawna wolny wieczór, więc was też do tego zachęcam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę wam kreatywnego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Link do sklepu macie oczywiście w opisie. To co? Żegnam się z wami. Pa pa.